Dzień 11. Królowa Nieba w Królestwie Woli Bożej w pierwszym roku swojego życia na ziemi utworzyła najwspanialszą jutrzenkę, aby wzbudzić w sercach tęsknotę za dniem światła i łaski. Modlitwa od Królowej Niebios na każdy dzień miesiąca maja. Niepokalana Królowo, moja Boża Matko, przychodzę na Twe matczyne kolana jako Twoje kochane małe dziecko, aby wtulić się w Twoje ramiona i prosić Cię moim najbardziej wymownym spojrzeniem, w tym miesiącu poświęconym Tobie, o największą łaskę spośród wszystkich, abyś mnie wprowadziła w życie Królestwa Woli Bożej. Święta Matko, Ty, która jesteś Królową tego Królestwa, wprowadź mnie jako swoje dziecko do życia w nim, aby już więcej nie pozostawało ono puste, ale aby zapełniło się Twoimi dziećmi. Powierzam się Tobie, moja wszechwładna Królowo, ażebyś mogła kierować moimi krokami do Królestwa Woli Bożej i mocno trzymana przez Ciebie za rękę, będziesz prowadziła całą moją istotę ku nieskończonemu życiu w Woli Bożej. Będziesz matką dla mnie i z tego powodu ja oddam Ci moją wolę, a Ty wymienisz ją dla mnie na wolę Bożą. W ten sposób będę pewna, że nigdy nie opuszczę jej królestwa. Dlatego też proszę Cię, oświeć mnie, abym mogła zrozumieć, co znaczy wola Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mały kwiatek miesiąca. Rano, w południe i wieczorem, to znaczy 3 razy w ciągu dnia, przyjdź na kolana Bożej Matki i prosząc, aby Cię objęła ramionami, powiedz do niej: Moja Matko, kocham Cię, kochaj mnie również i daj łyk woli Boga dla mojej duszy. Daj mi również swoje błogosławieństwo, abym spełniała wszystkie moje powinności pod Twoim matczynym nadzorem. Dusza do maleńkiej królowej. Znowu jestem przy Twojej kołysce, maleńka niebiańska matko. Moje małe serce jest zafascynowane Twoją pięknością i sama nie wiem, jak oderwać swój wzrok od tak niespotykanego piękna. Jakież słodkie jest Twoje spojrzenie. Gesty Twoich małych rączek proszą, abym Cię wzięła w ramiona i przytuliła do swojego serca, pogrążonego w miłości. Maleńka, święta Matko, daj mi Twoje płomienie, abym mogła nimi podpalić moją wolę. Sprawię Ci wtedy radość, bo będę żyła razem z Tobą w woli Bożej. Lekcja Królowej Nieba. Moje dziecko, gdybyś tylko wiedziała, jak raduje się moje maleńkie matczyne serce, gdy Cię widzę przy swojej kołysce, przysłuchującej się mnie. Czuję się rzeczywiście królową i matką, ponieważ gdy mam Cię blisko siebie, nie jestem matką pozbawioną dzieci, ani też królową bez poddanych, bo mam swoje drogie dziecko, które bardzo mnie kocha i chce, abym była dla niej matką i królową. Dlatego też,
Jesteś zwiastunem radości dla swojej matki, a sprawiasz mi jeszcze większą radość, gdy przychodzisz na moje kolana, aby uczyć się ode mnie, jak żyć w Królestwie Woli Bożej. Mieć dziecko, które chce żyć razem ze mną w Królestwie tak świętym, jest dla Twojej matki chwałą, czcią i największą radością. Tak więc słuchaj mnie uważnie, a ja będę kontynuowała opowiadanie o wspaniałościach moich narodzin. Moja kołyska była otoczona przez aniołów, którzy ubiegali się o śpiewanie kołysanek dla swojej wszechwładnej królowej. Ponieważ byłam obdarowana przez mojego Stwórcę rozumem i wiedzą, obowiązkiem moim było adorowanie Przenajświętszej i godnej uwielbienia Trójcy swoją inteligencją i swoim niemowlęcym gaworzeniem. A tak wielkim było uzewnętrznienie mojej miłości wobec majestatu tak świętego, że omdlewając, nieprzytomnie dążyłam, aby znaleźć się w ramionach boskości, otrzymywać ich uściski i móc w zamian dawać im swoje. I aniołowie, dla których moje pragnienia były rozkazami, brali mnie i niosąc na swoich skrzydłach, składali w kochających ramionach mojego niebieskiego Ojca. Och, z jaką ogromną miłością oczekiwały mnie boskie osoby. Chodziłam tam i z powrotem na wygnanie, a małe przerwy w rozłące pomiędzy nimi i mną były powodem nowych zarzewi miłości, podarunkami przygotowanymi dla mnie. Znalazłam sposoby, aby prosić ich o litość i miłosierdzie dla moich dzieci, żyjących na wygnaniu i pozostających pod biczem Bożej sprawiedliwości. Całkowicie pogrążona w miłości, powiedziałam do nich: Uwielbiona Trójco, czuję się szczęśliwą, czuję się królową i nie wiem nawet, czym może być nieszczęście lub niewolnictwo. Istotnie, wasza wola, która panuje we mnie, przynosi mi tyle radości i takie szczęście, że będąc taką maleńką, nie mogę ich wszystkich ogarnąć. Ale pośród tak wielkiego szczęścia w moim małym serduszku panuje nastrój głębokiej goryczy. Czuję w nim moje nieszczęśliwe dzieci, niewolników ich buntowniczej woli. Litości, Ojcze Święty, litości! Uczyń moje szczęście całkowitym. W stopniu większym niż matka noszę te nieszczęśliwe dzieci w moim macierzyńskim sercu. Uczyń je szczęśliwymi. Zezwól, aby słowo przedwieczne stąpiło na ziemię, a wszystko zostanie spełnione. Ja nie zejdę swoich ojcowskich kolan dopóki nie dostanę aktu łaski, którym będę mogła przynieść moim dzieciom radosną wieść o ich odkupieniu. Boskość była poruszona moimi modlitwami, zasypując mnie nowymi darami, boskie osoby powiedziały do mnie: Powróć na wygnanie i kontynuuj swoje modlitwy. Rozszerzaj królestwo naszej woli na wszystkie swoje czyny, a gdy jej czas nadejdzie, zostaniesz przez nią ukontentowana. Ale nie dowiedziałam się ani kiedy, ani gdzie słowo przedwieczne stąpi. I tak powróciłam z nieba tylko dla spełnienia woli Bożej. Było to dla mnie najbardziej heroiczne poświęcenie, ale czyniłam je dobrowolnie, aby jedynie ona miała nade mną całkowite panowanie. Teraz posłuchaj, moje dziecko, jak wiele kosztuje mnie Twoja dusza, napełniając goryczą nawet moje nieskończone morza radości i szczęścia. Za każdym razem, gdy czynisz swoją wolę, stajesz się niewolnikiem i odczuwasz nieszczęście, a ja, Twoja matka, odczuwam nieszczęście mojego dziecka w swoim sercu.
Och, jak bolesnym jest mieć nieszczęśliwe dzieci. Powinnaś wziąć sobie do serca konieczność czynienia woli Bożej, wiedząc, że posunęłam się tak daleko, że opuściłam niebo, aby moja wola nie mogła żyć we mnie. Teraz, moje dziecko, posłuchaj dalej. Pierwszym obowiązkiem we wszystkich twoich czynach jest składanie hołdu swojemu Stwórcy, poznanie Go i kochanie Go. To ustawia cię w porządku stworzenia i zaczynasz rozpoznawać tego, który cię stworzył. Jest to najbardziej święty obowiązek każdego stworzenia – poznanie swojego pochodzenia. Teraz musisz wiedzieć, że moja decyzja o opuszczeniu nieba, aby stąpić i modlić się, spowodowała, że wokół mnie utworzyła się jutrzenka, która, rozprzestrzeniając się na cały świat, zataczała kręgi wokół serc moich dzieci i zwiastowała nadejście pogodnego dnia przyjścia Słowa Przedwiecznego na ziemię. Dusza, maleńka niebiańska Matko, gdy widzę Ciebie ledwie narodzoną, dającą mi tak święte lekcje, czuję się zachwycona i pozwala mi to zrozumieć, jak bardzo mnie kochasz, pozbawiając się nawet szczęścia dla mnie. O święta Matko, Ty, która kochasz mnie tak bardzo, pozwól, aby siła, miłość i radość, w których jesteś zatopiona, stąpiły i do mojego serca. Wypełniona nimi, nie dopuszczę mojej woli do życia i będę mogła swobodnie oddać to miejsce dla dominacji woli Bożej. Mały kwiatek. Dzisiaj, aby mnie uczcić, złożysz trzy akty adoracji swojemu Stwórcy, odmawiając chwała Ojcu, w podziękowaniu za to, że tak wiele razy dostąpiłam łaski przebywania w obecności Boga. Zawołanie. Niebiańska Matko, niechaj jutrzenka woli Bożej zajaśnieje w mojej duszy. Maryjo, córo Boga Ojca, Maryjo, córo Boga Ojca, ukryj mnie, w swym niepokalanym sercu. Maryjo, Matko Syna Bożego, Maryjo, Matko Syna Bożego, ukryj mnie, ukryj mnie, ukryj mnie w swym niepokalanym sercu. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, ukryj mnie, ukryj mnie, ukryj mnie w swym niepokalanym sercu. Amen, 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 amen.
Pierwszy akt adoracji. W podziękowaniu za to, że tak wiele razy Maryja, Matka moja, dostąpiła łaski przebywania w obecności Boga. Wołam. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maryjo, miłująca wolę Ojca. Maryjo, rozkochana w woli Syna. Maryjo, posłuszna woli Ducha Świętego. Naucz mnie, naucz mnie, jak poddać się woli Bożej. Proszę, prowadź mnie, prowadź mnie zgodnie z wolą Bożą. Mamo, naucz mnie, naucz mnie, jak poddać się woli Bożej. Prowadź mnie, prowadź mnie tak, jak wola Boża chce. Amen. Akt drugi. Akt adoracji Stwórcy. Jako podziękowanie za to, że tak wiele razy Maryja dostąpiła łaski przebywania w obecności Boga, wołam. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maryjo, miłująca wolę Ojca. Maryjo, rozkochana w woli Syna. Maryjo, posłuszna woli Ducha Świętego. Naucz mnie, naucz mnie, jak poddać się woli Bożej. Proszę, prowadź mnie, prowadź mnie zgodnie z wolą Bożą. Mamo, naucz mnie, naucz mnie, jak poddać się woli Bożej. Prowadź mnie, prowadź mnie tak, jak wola Boża chce. Amen. Trzeci akt adoracji Stwórcy. Jako podziękowanie za to, że tak wiele razy Maryja, moja mama, dostąpiła łaski przebywania w obecności Boga, wołam. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maryjo, miłująca wolę Ojca. Maryjo, rozkochana w woli Syna. Maryjo, posłuszna woli Ducha Świętego. Naucz
naucz mnie, jak poddać się woli Bożej. Proszę, prowadź mnie zgodnie z wolą Bożą. Mamo, naucz mnie, jak poddać się woli Bożej. Prowadź mnie tak, jak wola Boża chce. Amen.